Ahoj, moi drodzy! Jak to mówią Czesi, bez dostępu do morza. Zapraszamy was na kolejną, po długim czasie, recenzję na Miłośnika Popkultury. Dzisiaj pogadam o pewnej blondynce, która dostawała szału, a dokładnie o Blondie, czyli taka niby biografia, niby fanfic o Marilyn Monroe. Razem ze mną jest Mikołaj. Witam. I dopełnijmy tego dzieła zniszczenia i przejdźmy do właściwej części odcinka. Serdecznie zapraszamy. Siemano kocury, siemano bambury, siemano koty, sztosy, kabanosy. Blondie to najnowsza produkcja Netflixa, opowiadająca, jak wspomniałem, o życiu Marilyn Monroe, ale i także nie do końca, bo jest na podstawie książki, która też się tak samo nazywa, Blondie. U nas ten film przetłumaczony jako Blondynka, po prostu tak mogli nie tłumaczyć tego, ale no jednak przetłumaczyli. Główną rolę dostała dosyć nietypowy casting, czyli Ana de Armas, która po ostatnim Bondzie, no jednak trochę zwyżkę formy, zwyżkę kariery, ale jednak ten rok do niej jakoś nie należy udanych. No i przychodzi ten Blondie, ten film, który miał chyba najbardziej, chyba według mnie w ostatnim czasie, najlepszą kampanię promocyjną i wszyscy daliśmy się zwieść, że to będzie naprawdę bardzo dobre kino, albo przynajmniej dobre. No jednak nie jest, no nie tym razem, dostaliśmy po prostu wydymani, za przeproszeniem. I dostajemy film, którego ciężko mi się wydaje nazwać jakimkolwiek filmem, ponieważ on jest lepkiem jakichś klisz, niektórych kontrowersyjnych, miotający czarno-białym ekranem bez ładu i składu. To akurat, jak mi wczoraj opowiadałeś o tym, że tym czarno-białym i ty nie kminiałeś, o co chodzi, ja też nie kminię, po prostu on był tak bazdupy dawany, wiesz, typu, dobra, wrzućmy jakiś czarno-biały, bo to będzie fajnie wyglądać. Ale nie trzymamy się tego i nie rozumiemy, dlaczego jest teraz jest kolorowy ekran, raz czarno-biały. Po prostu tak miało być artystycznie, pięknie wyjść, no a wyszło tak trochę chaotycznie jak cały film. No ten film jest po prostu ciągnięty na barkach Ana de Armas, według mnie ona wyciąga z tego słabego scenariusza swojej postaci maksa. I no i tyle. Nie wiem, jakie ty masz swoje przemyślenia, Mikołaju. Mi się wydaje, że po prostu czym bliżej premiery tego filmu, tym oczekiwania i hype na ten film coraz bardziej się zmniejszał. No bo rzeczywiście on tam debiutował na festiwalu w Wenecji, gdzie no już tam były pewne głosy, że może to nie będzie tak zupełnie pięknie, jak się wydawało. A oczekiwania były bardzo spore, kiedy obsadzono Ana de Armas w roli Marilyn Monroe. No bo nie ukrywajmy, Ana de Armas w ostatnim czasie miała te swoje 5 minut po na noże, można powiedzieć. No genialna, krótka, lecz naprawdę świetnie i dobrze przyjęta rola w Bondzie, No Time to Die. No niestety, potem przyszedł właśnie ten zmierzch kariery, jeśli można mówić o zmierzchu w takim wieku, że no dostaliśmy ten potworek Deepwater z Benem Affleckiem, który ja osobiście jako guilty pleasure lubię, to jest jednak słabym filmem i ja to przyznaję szczerze. Potem jest ten Greyman, którego nie oglądałem, ale chyba nie warto w ogóle o nim gadać. No i dostajemy właśnie tą blondynkę, która, no wydawała się, że to będzie film typowy na Oscarę. Taki nawet Oscar bait, można powiedzieć. A tu kto wie, czy w ogóle jakąkolwiek nominację dostanie. Co najwyżej tak jak Spencer się powtórzy i dostanie jedną nomkę za aktorkę i to tyle macie i się cieszcie, że chociaż tyle wam daliśmy. Chociaż i tego nie jestem pewien, bo film został dość oschle przyjęty. Znaczy, powiedzmy tak, są głosy podzielone, są niektórzy, znam osoby, które mówią, że ten film jest bardzo dobry, on taki miał być i tak dalej, bo on jest chaotyczny, jest bardzo chaotyczny. Niektórym to odpowiada, niektórym nie. Ja w swoim opisie na filmie napisałem, że on jest tak chaotyczny jak życie w sumie Marilyn Monroe i myślę, że tutaj to jest punkt powiedziane, bo jest ultra chaotyczny i to właśnie nie wszystkim może odpowiadać, bo my się czasem tak naprawdę, że tak powiem, mylimy, że co się tutaj dzieje, albo perspektywa dziecka, jakby nienarodzonego Marilyn Monroe, która rozmawia jakby z tym dzieckiem i to dziecko z nim rozmawia, to jest chore, to jest po prostu chore. I tak jak mówisz, jakby te przejścia czarno-białe i z kolorowymi, nie wiem, dla mnie nie mają sensu. Może i jak reżyser czy twórcy mieli w tym jakiś ukryty sens, ale
Mi się nawet nie chce nad nim zastanawiać, tak szczerze. No ja bym porównał, niektórzy na przykład uparcie, że tu był jakiś pomysł, tu był ten pomysł. Ja czasami mam wrażenie, że ten film, w tym filmie był taki sam pomysł jak grę naszej kadry w ostatnich meczach. Czyli wszyscy udają, że to był pomysł, że to tak miało być, ale tak naprawdę, może prawda jest taka, że tak naprawdę nie miało być, tylko po prostu to tak wyszło. Film przypomina mi, jak wspominałem, taki fanfic, czyli takie troszkę niby zahaczamy i mówią, i cały czas te podkreślanie. Z jednej strony mamy te zdjęcia, tych okładek, w ogóle ten sam początek, gdzie ona, są te animowane te okładki jej, tych w początku jej kariery, to jest akurat chyba jeden z takich plusów tego filmu. Tu mogę dać taki plusik, bo to naprawdę dobrze wyglądało i to mi się akurat podobało. Ale tak to mówię, no ten film to taki przypomina taki fanfic, który podkreśla, że jednej strony podkreśla, że jest filmem biograficznym, ale zaraz mówi, hola hola, nie jesteśmy filmem biograficznym, to jest tylko oparty, ale nie do końca oparty, Jezus Maria, to jest takie, wiesz, boją, jednej strony chciałeś pojechać na maksa, ale boisz się, że dostaniesz zaraz jakimś pozłem na pysk, bo coś przekłamujesz, więc od razu podkreśla, że to nie jest film biograficzny i to mógłbym tak powiedzieć. Kontrowersja nie zawsze jest dobra, pamiętajmy. Na pewno daje duży wydźwięk, chociaż patrząc po tym, jak ten film się przyjął, to nawet i to chyba mu nie pomoże, bo nie wiem, jak to finansowo się przyjmie, ale no na razie tak średnio to wygląda. Generalnie premiera u nas na Netflixie była w ostatnią środę, ale wiem, że już w Stanach jakiś czas temu chyba też w kinach był puszczany, a jakoś tak średnio się to widzę, przyjmuje wszystko, więc nie zawsze kontrowersyjny znaczy dobry, co chociażby wiemy po ostatnich galach Fame MMA, ale to już taka dygresja na start. Ten film, szczerze, ogląda mi się trochę jak życie prostytutki, której coś, co nieco się udało w życiu. No bo nie ukrywajmy, niektóre zahacza tematy, które rzeczywiście były poruszane wielokrotnie w mediach i może nawet i były prawdziwe, ale niektóre sceny, no, wydają się do rozpuku tak naprawdę przesadzone, jak choćby przedstawienie tutaj Kennedy'ego, który owszem nie jest aniołkiem, ale ta jedna scena w tym filmie jakby pokazuje coś od zupełnie innej strony i to dosłownie. Wygląda to obrzydliwie i film jest ogólnie obrzydliwy, obrzydza nie tylko mi Marilyn Monroe obraz, której ja nie jestem też fanem, bo specjalnie dużo filmów nie widziałem z jej udziałem, ale obrzydza mi przede wszystkim Ana de Armas, którą uważałem jedną za dobrą aktorkę, bo gra tutaj też dobrze, jakby nie mam nic do zarzucenia jej, ale uważałem ją też za ładną aktorkę, a po tym filmie, po tych niektórych scenach, to naprawdę mi zbrzydła. Ja wiem, że ona może musiała tutaj tak zagrać i tak dalej, ale według mnie bez niektórych przesadzonych rzeczy też by się tutaj jak najbardziej obyło. No, moje zdanie na temat Ana de Armas jest takie, że mi ona jakoś nie zbrzydnie, dlatego że ja nie widziałem w tym filmie Ana de Armas, tylko widziałem aktorkę, widziałem postać, która była w mniejszości stylizowana na Marilyn Monroe i całkowicie aktorka wyszła w tą postać, nie było widać kompletnie Ana de Armas według mnie. Więc także ta wiesz jak to mówiąc, choreografia, nie choreografia, tak, zamotałem się. Ogólnie charakteryzacja tak bardzo nie wygląda jak Ana de Armas, chyba tylko po twarzy, jak się naprawdę skupisz, przyjrzysz mocniej, no to wtedy zobaczy Ana de Armas, ale dla mnie, no nie widzę jej. Więc jakoś mi jest zbytni, ale na pewno ostro zniszcza cały ten wizerunek Marilyn Monroe, bo wychodzi na jakąś niezrównoważoną psychicznie nimfomankę, o ile mogę tak powiedzieć, która jest naiwna, głupia i zasadniczo nie masz jakichś współczuć, bo mi się daje, zawsze było takie określenie tej Marilyn Monroe jako tej postaci bardzo nieszczęśliwej, która nigdy nie zaznała tak naprawdę prawdziwej miłości. Tutaj to słabo wychodzi, to strasznie słabo zaznaczone, po prostu, no nie ma tutaj po prostu jak współczuć jej, po prostu ona robi to, co robi i nie masz jakiego grama współczucia dla niej. Ana de Armas, jak mówiłem, wyciska z tego maksa, bo dla mnie ta postać jest chaotyczna, jest wszystko zbędne, no te sceny z płodem, nie, to po prostu ktoś musiał chyba na jakimś ostrym haju to pisać, bo ja nie jestem w stanie, że ktoś normalny wpadł, kurde, słuchaj Staszek, wpadłem na taką, że aktorka będzie gadała ze swoim płodem o tym,
Kurna, ale to zajebiste jest. Ja ja w to nie wierzę, że ktoś wpadł na ten pomysł naprawdę na część, bo nie. A jeśli chodzi o Kennedy'ego, no ten temat był już tyle razy przeruchany za przeproszeniem, to dosłownie przeruchany. I nie, ja już, jak już jeszcze raz zobaczę znowu Kennedy, romans Kennedy'ego z Monroe, to naprawdę wyjdę z siebie. Tutaj nawet aktor, którego obsadzono postać Kennedy'ego, byłem ciekawy, kto. On naprawdę nie wygląda jak Kennedy i jakby ktoś nie powiedział ci, że to jest Kennedy, to byś nie pomyślał, że to jest Kennedy. I ogólnie jest strasznie ten wątek z po macoszemu rozpieprzniszony. O, zobaczcie, tu jest ten romans z Kennedy'im i tak wrzucony na siłę, jakby go wyciąć z filmu, to i tak nic by nie zmieniło. No i warte zaznaczenia jest to, że ani razu w filmie nie jest powiedziane, że to jest Kennedy, tylko to jest prezydent USA. Prezydent. No, Nie wiemy, ta. czy to jest Kennedy, ale każdy generalnie się domyśli i tak dalej. No nie ma co mówię, jakby są minusy w tym filmie, jest sporo tych minusów, więcej nawet bym powiedział niż plusów chyba, ale są jakieś. No można na pewno wyróżnić nawiązania do twórczości, do filmografii Marilyn Monroe, jeśli ktoś naprawdę jest zafascynowany latami 50. przede wszystkim, no bo to są główne lata, w których wychodziły filmy z nią, no to z pewnością to jest jakaś taka laurka i mogą się z tego chociaż cieszyć, już z takich małych rzeczy, jeśli szukać w tym filmie. Ale ja osobiście, no niestety, nie jestem fanem Marilyn Monroe, nie widziałem za dużo z nią filmów, więc no dla mnie jako kogoś takiego, powiedzmy przysłowiowo, bez nostalgii, bez jakiejś fascynacji tymi latami konkretnymi filmowymi, no to na pewno też się mniej spodoba. Co więcej, drugi plan jest też przeciętny, bo jakby mimo wszystko mamy przedstawienie tych jej dwóch byłych mężów. Jeden był baseballistą, drugi słynnym pisarzem i dramaturgiem, który robił scenariusze na przykład do niektórych filmów. Pierwszy wychodzi jako obsesyjny typ, który po prostu nie chce. Chce po prostu, żeby jakby fizyczność i uroda jego żony została tylko dla niego, a drugi natomiast jest bardzo poczciwy, gra go zresztą Adrien Brody, czyli całkiem dobry aktor, nawet bardzo dobry aktor. Tylko że po prostu tym razem w wyniku tego, jak Merlin się zachowuje i tak dalej, no dochodzi także do rozwodu. No i cały czas się mieli to burzliwe życie aktorki, burzliwe, burzliwe. No okej, że burzliwe, ale mamy już powoli tego dosyć, bo oglądamy film o kompletnej krejzolce w kompletnie krejzolowatym filmie, w którym to po prostu nie działa, bo tutaj ani strona wizualna zaskakująco nie jest super, ani reżysersko nie jest rewelacyjnie, bo Andrew Dominik, czyli reżyser i scenarzysta tego filmu, no to w sumie Szymon by go bardziej kojarzył, bo on nakręcił western, zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez Roberta Forda tłuszczowego, coś takiego. Szymon mnie Szymon cię poprawi. zabije. Szymon cię zabije Tak, za to. ale poza tym to ten, tak sobie sprawdziłem filmografię tego reżysera i on nie jest jakoś specjalnie, poza tym jednym filmem, czegokolwiek innego znanym. A umówmy się, Szymon, że ten film to tylko dla ciebie jest raczej arcydzieło 10 na 10, więc no, tak bym to spuentował. Tak, jeśli chodzi o w ogóle techniczny podejścia do technicznej strony tego filmu, no to mamy mnóstwo takich scen, których ja po prostu, dla mnie one się gryzą. Tutaj typu robimy coś takiego na haju, jak nie wiem, w jakimś Trainspotting czy innym jakimś filmie o narkomanach za przeproszeniem, bo w pewnym momencie ten pierwszy mąż, może on nie jest, nie wiem jak tam było, ale ten mąż baseballista, którego gra Jimmy Cavale, Bobby Cavale, czy jakoś tak, Bobby Cavill. aktor, dzięki za poprawienie, no mamy taki moment jak on z tymi zdjęciami, później on jej szuka i on ten przybliżenie na twarz i to mi tak przypomina ludzi na haju, jakbym oglądał jakiś Cut z Vegas za przeproszeniem, a nie film o Marilyn Monroe i szuka jej, kurde, to jest naprawdę masakra. A jeśli chodzi o Andrew'ego Brody'ego, mi się daje, że on się spisał tak jak umiał, tak się spisał. Może jakoś niewybitnie, ale no ja lubię Adriana Brody'ego, więc zasadniczo no nie mam jak do niego się przyczepić. A jeśli chodzi o Bobby'ego Cavale'a, no to według mnie w miarę dobrze pokazał, nawet bardziej powiedziałbym, że bardziej dobrze ukazał ci tego męża, despotę, bo ja o tym czytałem trochę i wiem o tym, że no miałem fazy. Szkoda, że to jest tak bardzo mało poświęcone w tym filmie, bo według mnie to jest jakiś fragment, ułamek filmu, zasadniczo nie mamy jak zapoznać się z tymi postaciami, tak samo postacią Brody'ego, tak samo Cavale'a, po prostu nie ma czasu na to.
I to jest właśnie smutne w tym, że no po prostu nie ma czasu na to, bo wolimy jakieś pierdoły, za przeproszeniem, poświęcić prawie 3-godzinny film. No, a poza tym jedno, co mi wkurzało, co myślałem, jeszcze jeden raz to usłyszę, a wyjdę z siebie, to było: Daddy. tatusiu, daddy. No kurde, Jezus Maria, po cholerę to mówić, to jest pornol czy normalny film artystyczny? Ogarnijcie się, ludzie. Dlatego myślę, że moje porównanie do prostytutki tutaj było dość trafne, a poza tym brakowało wybalansowania między Marilyn Monroe a Norman Jane, tak naprawdę. Jakby ciężko tutaj jakąkolwiek taką przemianę wyczuć między jedną, powiedzmy, no bo to wiadomo, co jest jedna i ta sama osoba, ale teoretycznie trochę te kreacje, to jej życie prywatne z życiem zawodowym się wymieszało. I tutaj tą zmianę bardzo ciężko wyczuć. Tak naprawdę zaczynamy, początek filmu jest jako dzieciak, potem już jako Merlin, i w pierwszej scenie już jest tak naprawdę posuwana przez typa z branży, więc no jakby ciężko tutaj znaleźć jakieś wypośrodkowanie tego wszystkiego i no niestety wychodzi dość chaotycznie. Co ratuje ten film? No to mimo wszystko Ana de Armas, mimo że trochę narzekam, to jednak ona sama w sobie aktorsko gra dobrze w tym filmie. I stara się kobieta, jakby Adrien Brody też nie mam nic do zarzucenia, ale tu mówię, tu nie ma żadnej też takiej kreacji, której ja bym przynajmniej dał Oscara. Jeszcze nie wiem oczywiście, jaka stawka będzie w przyszłym roku na Oscary, ale jakby nie wiem, trochę przez to, że poziom filmu jest słaby, no to za samej aktorce bym też z tego powodu nie dał. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść już do oceny i do podsumowania. Ja ze swojej strony temu filmowi wystawię naciągane 5 na 10, bo jednak jest to w jakimś stopniu taka filmografia, którą warto jakby znać. Trochę rzeczy się dowiedziałem, rzeczywiście. Nie powiem, że nie, bo ja się nie interesowałem wcześniej jakoś specjalnie tą twórczością Marilyn Monroe. Oczywiście słyszałem o jakichś tam skandalach typu romans z Kennedym i tak dalej, ale szczególnie jakoś się nie zagłębiałem w to, i może i lepiej wychodzi na to. I zawsze można się tu czegoś nowego dowiedzieć. Fajnie, że Ana de Armas dostaje ambitniejsze role. Jakby nie patrzeć, to jest ambitniejsza rola. Ale mimo wszystko wolę już ją w takich nawet blockbusterach typu Bondy, ażeby się po prostu dobrze spisywała. Jakieś takie zdjęcia, scenografia jeszcze okej, okay, można to podciągnąć, ale jakby nie polecam jakoś szczególnie tego filmu, chyba że ktoś bardzo fascynuje się życiem Marilyn Monroe, latami 50., skandalami, zbrodniami, takie to się nazywa chyba true crime i tak dalej, więc pod tym względem okej, ale poza tym nie warto. Dość obrzydliwy seans. Dobrze, w końcu mogę przejść i powiedzieć, co ja wystawiam. No i ja też wystawiam naciągane, ale naciągane 4 na 10. Według mnie film, jedyne co ratuje go, żeby mi powiedzieć, że to jest słaby film, to jest po prostu kreacja Anny de Armas. Według mnie ona wciąga ten film jakoś jeszcze, że możesz powiedzieć, dobra, chociaż dla tej Anny de Armas obejrzysz ten film, ale tak to no nie. Jakbym powiedzieć, miałbym ktoś mi zaproponować jeszcze raz obejrzeć ten film, to nigdy w życiu, nigdy w życiu i nigdy w życiu, ponieważ on się męczy. Ja się męczyłem na tym filmie, sam myślałem w pewnym momencie, że dostanę tak samo do głowy jak główna bohaterka, przez to, że muszę oglądać ten film. I nie, po prostu tutaj nic nie działa w jakimś stopniu. Jedyne były fajne jakieś tam mankamenty typu, o, z tymi okładkami, to mi się podobało, jak wspominałem, to był jeden taki drobny moment, o, tutaj mogli dać plusa, ale tak to no ja w większości wiedziałem o tym, że mężu bejsboliście, wiedziałem o tym drugim, o tym, że ona miała coś tam, jakąś fiksację z tymi zajściem w ciążę. O romansie z Kennedym, który był wszędzie przewałkowany, cholera jasna, jebana popkultura. I nie, ja po prostu tu nic się nie dowiedziałem, po prostu się nudziłem, patrzyłem i męczyłem, powiedziałem, ile jeszcze, i za każdym razem, ja pierniczę, czemu muszę jeszcze to oglądać przez tyle minut. I naprawdę cieszyłem się, jak w końcu był ten koniec, i w końcu mogłem powiedzieć, koniec, koniec, w końcu mogę go ocenić, bo już go miałem serdecznie dosyć. I tak, 4 na 10 według mnie to już jest tak nad wyraz dobra ocena ode mnie, wyraz dobroci. Więc no. No i tym dobrotliwym akcentem zakończymy dzisiejsze rozważania. Zapraszamy także na nasze inne filmy, materiały, które się pojawią lub są na naszym kanale. No i co? Żegnamy się z wami. Trzymajcie się. Hej. Cześć.
Ty już wiesz.